Cześć, to było tyle strasznych rzeczy, kary, łoki. Więc ja zacznę od piesku. Wszyscy, albo prawie wszyscy lubią pieski, a szczeniaki to już chyba wszyscy. Ja kiedyś takiego sympatycznego pieska spotkałem w internecie, ale jak to szczeniaczki, no one lubią trochę rozrabiać. I ten konkretnie lubi konstruować dark patterns, spodnicze interfejsy, bo proponuje nam, żebyśmy potwierdzili, że nie jesteśmy robotem, ale poprzez wyrażenie zgody na powiadomienia. Tak jak już było powiedziane, ja nazywam się Piotr Kantrowski i dzisiaj opowiem wam kilka słów na temat ciemnej strony subskrypcji, czyli praktyk wartych milionowych kar od Loki. Zaczynajmy. No, zacznijmy może od tego, czym te dark patterns wspomniane są. Kiedy o nich myślę, kojarzy mi się to z pewnym powiedzeniem. No, mówi się, że kiedy się ma 20 lat, to człowiek czuje, że życie staje przed nim otworem. Kiedy ma 40 lat, wie już, który to otwór. I podobnie jest z dark patterns. 20 lat temu większość z tych praktyk była powszechnie akceptowana, zachwalana przez marketingowców. Nawet nie 20 lat temu, bo o niektórych można było usłyszeć jeszcze dosłownie kilka lat wcześniej. Są to praktyki stosowane w internecie, ale coraz częściej związane z milionami, ale właśnie kart odłoży. A najprościej mówiąc, gdzie macie tutaj definicję dark patterns z aktu o usługach cyfrowych, najprościej mówiąc, dark patterns, czyli zwodnicze interfejsy, są to takie rozwiązania w zakresie interfejsu użytkownika, które albo wymuszają na nim działanie, którego inaczej by nie podjął, albo przynajmniej w nieetyczny, a nawet bezprawny sposób do tego działania go, nazwijmy to delikatnie, zachęcają. Jeżeli mówimy o subskrypcji, to pierwsza kwestia związana z takimi zwodniczymi interfejsami, która przychodzi mi do głowy, to to, że jak już sobie wymyślimy model subskrypcyjny, to warto zadać sobie w pierwszym rzędzie takie pytanie, czy nie jesteśmy czasem tutaj pewnego rodzaju kolumbami, czy ktokolwiek jeszcze oprócz nas wymyślił, czy pomyślał, że daną rzecz da się sprzedawać w modelu subskrypcyjnym. No, niedawno, jak bodaj 3 tygodnie temu, Łokik doniósł nam o tym, że jeden ze startupów wymyślił, że można sprzedawać dostęp do generatora CV w modelu subskrypcyjnym. Ja rozumiem, że teraz ludzie często zmieniają pracę, ale chyba subskrypcji generatora CV potrzebuje jednak mniej osób niż więcej, szczególnie jeżeli informacja taka nie jest zawarta na stronie, a w ogóle użytkownicy dowiadywali się, że CV nie jest generowane nieodpłatnie, dopiero po tym, jak wprowadzili wszystkie swoje dane i byli chyba nie do końca zainteresowani robieniem tego gdzie indziej, być może nieodpłatnie. Tu postępowanie dopiero jest wszczęte, ale pokazuje nam, że musimy jawnie komunikować, czy działamy w modelu subskrypcyjnym, czy też jest to jednorazowa usługa, a nie zaszywać to gdzieś małym druczkiem w regulaminie. Kolejną rzeczą, którą także mówi nam Łoki, tutaj już ewidentnie wskazuje, że milionowe kary nakłada, to transparentność. Otóż jedna z firm sprzedająca suplementy wymyśliła sobie świetną rzecz. Zrobili darmową subskrypcję witaminy D przez rok dla osób, które wypełnią formularz. No wymyśliła też drugą rzecz, ta właśnie jest warta już miliony kar od Łoki, że w sposób niezauważony z tego formularza przechodziło się na drugi, gdzie subskrybowało się kompleks witamin też na rok, ale już płatnie. No, konsumenci byli zdziwieni i pomyśleli, że napiszą takie miłe listy do Łokik, a Łokik powiedział, że faktycznie jest to zaskakujące i jest to warte milionowych kar. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać, to że jest fakt trywialna jak komunikacja ceny. No, jak się okazuje, można tu popełnić więcej niż jeden błąd, czego przykładem był jeden z serwisów sprzedających bilety. Rzecz w tym, że jeżeli informujemy, że sprzedajemy w cenach od, to musimy upewnić się, czy aby na pewno u nas się od takiej dokładnie ceny da cokolwiek kupić. W przypadku tego konkretnego serwisu rzecz polegała na tym, że do
każdego żartu pół była doliczana opłata serwisowa, ale mogą być to równie dobrze inne opłaty, które uczynią cenę od ceną fikcyjną. Druga rzecz, o której warto pamiętać, to jeżeli przyznajemy rabat za e-fakturę, czy choćby za zgodę marketingową, takiej ceny po rabacie nie możemy komunikować jako ceny regularnej, szczególnie jeśli taki rabat może być cofnięty. Tym też zainteresował się UOKiK i postępowanie jest w toku. Kolejna rzecz to klasyk i to właśnie ten klasyk, o którym jeszcze kilka lat temu w podcastach, które bardzo lubię słuchać, można było bardzo często usłyszeć, że jest to świetna praktyka marketingowa. Chodzi konkretnie o zegary. Pamiętam, w jednym z podcastów słyszałem, że zegar na stronie warto mieć, nawet jeżeli kompletnie nie wiadomo, co on odmierza. I on to potwierdza, no warto mieć zegar na stronie, który nie wiadomo, co odmierza, jeżeli chce się zyskać milionowe kary właśnie nałożone przez UOKiK, bo taka praktyka też jest przez niego uznawana za wprowadzanie w błąd. A co więcej, nawet jeżeli mamy faktycznie promocję, która dobiega końca, ale ta promocja kończy się, a zaczyna się następna, która czyni cenę jakby promocyjną taką samą, to takie praktyki także są praktykami wprowadzającymi w błąd, wartymi miliony, ale kar od UOKiK. Cena obniżona czy podwyższona, no temat zeszłego roku bardzo nośny, tak zwany omnibus, chyba wszyscy działając w internecie czy stacjonarnie zauważyli, że coś tam się działo. No i tutaj można by było mówić 3 dni pewnie, natomiast rzeczy, o których warto pamiętać, a czasem umykają. No po pierwsze, biorąc pod uwagę naszą implementację dyrektywy, czyli to, jak myśmy sobie to w ustawie napisali, to omnibus dotyczy nie tylko konsumentów, ale także B2B, a co więcej dotyczy usług. Więc jeżeli nawet nie sprzedajemy fizycznych produktów, to także powinniśmy podawać najniższą cenę z ostatnich 30 dni przed promocją. Co jeszcze istotnego, jeżeli chcemy komunikować obniżkę procentową, to żeby nas nie pokusiło porównać cenę sprzed obniżki z ceną po obniżce, bo zarówno Unia Europejska w wytycznych, jak i UOKiK mówi o tym, że tak, to możemy się co najwyżej doprosić kar, a prawidłowo powinniśmy porównać najniższą cenę z ostatnich 30 dni z ceną po obniżce, co czasami prowadziłoby do tego, że musielibyśmy napisać, że cena jest podwyższona, a nie obniżona. Kolejna rzecz, model subskrypcyjny często wiąże się z przyznaniem dostępu czy do głównej usługi, czy do jakiejś dodatkowej za darmo i możemy z niej pokorzystać, żeby przekonać się, czy to jest aby na pewno dla nas. I to jest super do momentu, w którym po tym okresie testowym nie okazuje się nagle, że zaczyna nam być pobierana opłata z karty, mimo że my realnie zapomnieliśmy w ogóle o tym, że cokolwiek subskrybujemy. UOKiK także mówi, że bez zgody użytkownika takie rzeczy nie powinny się dziać i na koniec okresu testowego powinno być wyraźne pytanie, czy przechodzimy na okres płatny. To samo tyczy się ceny. Te w dzisiejszych czasach lubią rosnąć, bo inaczej nie nadążają za inflacją. Ale UOKiK mówi wyraźnie, że cenę możemy zwiększyć. Po pierwsze, tylko jeżeli mamy umowę na czas nieokreślony. Po drugie, tylko wtedy, kiedy przewidzieliśmy w regulaminie, kiedy tę cenę możemy zwiększyć. A po trzecie, też tylko po wyraźnej zgodzie klienta ceny, które sobie rosną same z siebie, są warte miliony, ale kar od UOKiK. Nawet jeżeli mamy klauzule antyinflacyjne, no rzeczy się komplikują, bo okazuje się, że UOKiK mówi, że no fajnie, fajnie przedsiębiorcom, ale zadbaj też o interesy twojego klienta. Zapewnij, żeby podwyżka nie mogła przekraczać określonego progu w danym czasie, jak i to, że w przypadku no, być może szoku wielkiego, ale deflacji, no, ta cena niekoniecznie będzie stała, ale w jakimś sensie przesunie się na korzyść waszego klienta. No i na koniec te nasze ulubione newslettery. No,
wszyscy już chyba wiemy, że tam jakieś rzeczy z RODO trzeba zrobić, kojarzymy zgody marketingowe. Ale na tym sprawa się nie kończy, bo można zupełnie niechcący doprowadzić do tego, że będziemy mieli niby ważnie udzieloną zgodę, ale na skutek pewnych właśnie zwodniczych interfejsów ta ważność będzie pod dużym znakiem zapytania. No, chodzi o to, że wypisanie się z newslettera musi być tak samo łatwe, jak wypisanie się z newslettera musi być tak samo łatwe, jak zapisanie się na niego, a w wielu przypadkach nawet łatwiejsze, bo w innym przypadku też naruszamy przepisy. A dlaczego to wszystko takie ważne? Bo te milionowe kary odwłoki mogą sięgać 10% obrotu z roku poprzedniego. Łokik może być też na tyle miły i sympatyczny, że opublikuje, co zrobi zawsze, informacje o wszczęciu postępowania i jego zakończeniu na swojej stronie internetowej, ale też zobowiąże nas, przedsiębiorców, do pochwalenia się taką decyzją na naszej stronie internetowej. Co więcej, może być tak, że przy okazji zrobimy taki mały czyn nieuczciwej konkurencji i doczekamy się procesu ze strony właśnie tego podmiotu, który chcieliśmy prześcignąć rynkowo, a finalnie konsument może też doprowadzić do unieważnienia umowy. I czy to oznacza, że jakiekolwiek stosowanie, nazwijmy to, ekonomii behawioralnej czy socjotechnik w marketingu jest nielegalne? No nie. Po pierwsze chciałem polecić wam dwie książki. Niestety nie jestem influencerem, któremu za to płacą, ale te książki są naprawdę dobre. Odkoduj i Sapiens na zakupach. Tam na pewno poznacie techniki marketingowe, które pozwalają działać legalnie, ale po drugie, do momentu, w którym nie próbujemy wprowadzić naszego konsumenta w błąd, możemy działać legalnie. Jako anegdotę odwołam się może do pozainternetowego zdarzenia, które miało miejsce na jednym z lotnisk w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie kto inny jak amerykańscy naukowcy, rozwiązując problem brudnych toalet, wymyślili, że jeżeli na tychże zostaną narysowane małe muchy, to użytkownicy, dodam, że to były męskie toalety, będą wiedzieli, jakiego rodzaju zadanie stawia przed nich ten interfejs i problem brudnych toalet zniknął w mgnieniu oka. Ja wam dziękuję. Jeżeli chcecie poczytać więcej na temat prawnej strony subskrypcji, ale nie tylko, to zapraszam na prawodlabiznesu.eu.